Nazywam się Wacław Śmiertka, jestem ginekologiem, onkologiem. Pracuję w Centrum Onkologii w Warszawie i zajmuję się chirurgią nowotworów narządu rodnego. Więc może Państwo zapytacie, skąd się tutaj wziąłem. Otóż od lat jestem sympatykiem hipertermii. Pracuję również w takim ośrodku hipertermii w Warszawie. Jestem członkiem towarzystwa i właśnie zarząd towarzystwa dał mi takie zadanie, żeby przedstawić zalecenia naszego towarzystwa do stosowania hipertermii w leczeniu nowotworów. Żeby nie otwierać, żeby nie wyważać otwartych drzwi, ja posiłkowałem się taką pracą, która ukazała się w Stanach Zjednoczonych, taki przegląd systematyczny, który miał ocenić właśnie stosowanie hipertermii w leczeniu nowotworów. Proszę Państwa, żeby komuś coś zarekomendować, zalecić jakiś sposób leczenia, to należy, wszyscy pytają o dowody. Należy mieć dowody na to, że ten sposób leczenia jest skuteczny lub podwyższa skuteczność leczenia. Autorzy, za to, że hipertermia jest stosowana od wielu lat, to wszyscy wiemy, w połączeniu z radioterapią, chemioterapią. Natomiast, żeby wypracować rekomendacje, należałoby znaleźć właśnie te dowody, czyli przejrzeć. Autorzy założyli, że przejrzą literaturę pod kątem znalezienia dowodów na to, że hipertermia jest metodą, która podnosi skuteczność leczenia. Zasadą było, że będzie literatura przejrzana, wybrane te dokumenty, te publikacje, które będą nam mogły dostarczyć dowodów na korzystny efekt działania hipertermii. Znaleziono 30 publikacji, które podnosiły skuteczność dodania hipertermii do radioterapii lub chemioterapii w 12 nowotworach. Wszystkie te publikacje oczywiście były posortowane, przejrzane i ten właśnie raport oceniał, czy dodanie hipertermii do standardowego leczenia nowotworów radio czy chemioterapii da efekt w postaci podniesienia skuteczności leczenia i czy pacjenci nasi osiągną korzyść z takiego leczenia. Przegląd literatury przeprowadzono w bazie Medline i przejrzano lata od 10-letni okres od 2004 do stycznia 2013 roku. Tu są kluczowe słowa, których użyto w tym poszukiwaniu. Zastosowano, to znaczy powstały dwa rodzaje rekomendacji. Rekomendacja na poziomie klasy A i klasy B. Rekomendacja klasy A to wtedy były te badania zaliczane, to tylko badania randomizowane drugiej lub trzeciej fazy, systematyczne przeglądy, analizy. Jeśli znaleziono tam dowody na skuteczność hipertermii, wówczas właśnie formowano rekomendacje typu A. Natomiast jeśli badania były na podstawie nierandomizowanych badań, opinii komisji ekspertów lub innych badań, wówczas rekomendacje stosowano na poziomie klasy B. Punkty końcowe, które oceniano w tym badaniu, to było przeżycie, całkowite przeżycie, jakość życia, czas do progresji, czas wolny od progresji, czas kontrolna, miejscowa kontrola i odpowiedź. Przejrzano literaturę właśnie pod kątem znalezienia tych badań, które można by było zarekomendować i stworzyć te rekomendacje. I takie są wyniki. Znaleziono 12 nowotworów. Ja może nie będę omawiał poszczególnych tych, ale w raku szyjki macicy wszystkie badania tutaj wykazały, że można zarekomendować na poziomie A, czyli że hipertermia powinna być rutynowo stosowana w leczeniu raka szyjki macicy. Również w raku piersi te prace wykazały statystycznie znamienną podwyższenie skuteczności, jeśli do radioterapii dołożono hipertermię
i również rekomendacja została zakwalifikowana za rekomendacja do klasy A. To samo mamy w Czerniaku. To jest wprawdzie jedna praca, ale tutaj również dowód był na to, mamy dowód na to, że hipertermia jest skuteczną metodą leczenia. W nowotworach głowy i szyi również te wszystkie prace dowodzą, że hipertermia powinna być stosowana jako rutynowe leczenie. Rak odbytnicy, tutaj jedna z prac została zakwalifikowana jako kategoria A, pozostałe jako B, czyli jednoznacznie również zaleca się stosowanie hipertermii w nowotworze odbytnicy. Mięsaki, no to tutaj wczoraj wspaniały wykład pana profesora. Ta praca daje nam argument dla oponentów, że hipertermia jest skuteczną sposobem leczenia i powinna być rutynowo stosowana w przypadku mięsaków, jak również w przypadku raka pęcherza moczowego. Jeśli chodzi o raka prostaty i raka przełyku, tu rekomendacje zakwalifikowano rekomendacje na poziomie B, czyli zaleca się stosowanie, bo pacjenci osiągają korzyści, jednak badania nie spełniały tych wymogów klasy A. To z mojej specjalności rak pochwy. Zaleca się stosowanie hipertermii również w raku odbytu, z tym, że w raku odbytu jako klasę A, czyli jako rutynowe postępowanie. Również w nowotworach germinalnych u dzieci i młodzieży, mimo że te grupy są niewielkie i tam z randomizacją są problemy, jednak zakwalifikowano je do kategorii A, czyli do rutynowego stosowania hipertermii w tych nowotworach. To jest taka tabela zbiorcza na 12 znalezionych nowotworów, znaczy nie znalezionych nowotworów, tylko publikacji udowadniających skuteczność stosowania hipertermii w tych 12. W 8 z nich kwalifikuje się do kategorii A, czyli do rutynowego stosowania hipertermii w leczeniu, a 4 z nich do kategorii poziomu B, czyli zaleca się stosowanie, bo spodziewamy się korzyści w leczeniu. Właśnie w przypadku, kiedy rekomendujemy na poziomie A, to mamy dowody na to, że leczenie przy użyciu hipertermii jest skuteczne i powinno być stosowane, to co już mówiłem, jako rutynowe leczenie. W przypadku tej kategorii B uznano, że również powinno się stosować, tylko nie mamy tutaj jednoznacznych dowodów. Jest zawsze pytanie, co z pozostałymi nowotworami, więc tu autorzy zwrócili uwagę, że należałoby prowadzić dalsze badania, zwłaszcza trzeciej fazy, które by pomogły nam znaleźć i dostarczyć nam te dowody na pozytywny efekt stosowania hipertermii. Państwo tu wielokrotnie też zwracali uwagę i tu autorzy też, że no jakby nie ryzykujemy, dodając hipertermię do innych sposobów leczenia, nie ryzykujemy zwiększeniem ani toksyczności leczenia chemio- czy radioterapii, jak również sama hipertermia nie niesie ze sobą jakichś powikłań czy objawów ubocznych, jeśli są to niewiele i na małym poziomie. Zanim podziękuję za uwagę, chciałem się podzielić takim jako chirurg, takimi spostrzeżeniami tutaj. Pierwsze to tematem naszej konferencji jest miejsce hipertermii w polskiej medycynie. No jak w Polsce ta hipertermia, jakie ma miejsce, to większość z nas wie. Wszyscy chcielibyśmy, żeby była w pierwszym rzędzie, żeby obok chirurgii, chemioterapii, radioterapii, immunoterapii, bo oni już się przebili do tego pierwszego rzędu, żeby również hipertermia takie miejsce miała należne. I druga taka z mojej praktyki, dlaczego z tą hipertermią mamy problemy? Otóż do mnie trafiają często pacjentki na konsultacje, pacjentki z nowotworem narządu rodnego, które są po operacji, często ciężkiej operacji,
radioterapia, chemioterapia, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta linia i wreszcie ktoś sobie z kolegów przypomina, a to może jeszcze spróbujemy hipertermii. No i przychodzi do nas pacjentka ciężko, często w stanie ogólnym, złym i no jest problem, co możemy jej zaproponować. No oczywiście jeśli nie ma przeciwwskazań, no to ja kwalifikuję do hipertermii, ale potem często słyszę uwagę, no i co, ta twoja hipertermia niestety nie pomogła. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Jestem onieśmielony, jeszcze powiem, dlatego że na sali osoby no tak znamienite, które dotychczas znałem tylko z literatury, a miałem okazję Państwa wysłuchać i zobaczyć. Dziękuję bardzo.